Witam się z Państwem ponownie, a właściwie to witamy się, Marzena Nykiel. Dzień dobry. I Aleksandra Jakubowska. Dzień dobry. Druga część naszego spotkania, takiego naszego cotygodniowego trochę kolegium dziennikarskiego. Bardzo się cieszę, że obie panie dzisiaj są w studiu. I zaczęliśmy pierwszą część naszego spotkania od komentarza Aleksandry Jakubowskiej. Jeszcze raz bardzo polecamy w dziale publicystyka portal w polityce.pl, który mówił o bardzo niebezpiecznych kwestiach pojawiających się w expose Donalda Tuska. Ale komentarz popełniła również redaktor naczelna portalu, Marzena Nykiel. Jeśli Państwo pozwolą, zaraz zobaczycie ten komentarz na stronie, ale ja taki tutaj jeden fragment. Lata pracy, formacji, indoktrynacji i finansowania zrobiły swoje. Wsparcie za granicę odbywało się na wielu poziomach, także z użyciem wszelkich instrumentów prawnych i instytucji. Jednocześnie opozycja budowała własne media, wspierała organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje skupiające najrozmaitsze środowiska, także prawnicze. To tylko fragment z twojego, Marzeno, tekstu. Jeszcze raz zachęcamy Państwa, oba te teksty w portalu są. Bo piszemy o tym teraz, mówimy i piszemy o tym przecież od wielu lat, że tak naprawdę to nie było samodzielne zwycięstwo Donalda Tuska, bo nawet przy tak ogromnym wsparciu zewnętrznym, przypominam to do znudzenia, Donald Tusk tych wyborów nie wygrał. I tego szklanego sufitu nie przekroczył, nie przebił. Jak patrzysz na to dzisiaj, to oni przecież przyjdą i wyciągnął rękę o zapłatę, tak mi się wydaje. Nie ma nic w życiu za darmo, no, a na pewno nie ma za darmo w polityce. Zresztą to nie była tylko inwestycja dobrej woli. Mm-hmm. To była konkretna inwestycja finansowa, szkoleniowa, no, tak jak pisałam, na wielu poziomach. No weźmy jeden mały przykład. Fundacja niemiecka, Fundacja Adenauera, która przez kilka lat sponsorowała Campus Polska, prawda? Tak. Rafała Trzaskowskiego, tak. Platformy Obywatelskiej. To było to było takie miejsce formowania młodych, ale nie tylko. No przyjeżdżali stare wygi polityczne. Wykuwali stal. Tak, wykuwały stal właśnie. Więc to jest jedna rzecz. No, Fundacja Batorego, która hojnie wspierała różnego rodzaju małe fundacje, organizacje pozarządowe, różnego rodzaju inicjatywy. Mówimy o milionach. Tak. Złotych. Nie mówimy o 10-20 tysiącach. Na to się składały różne marsze KOD-u, Obywateli RP, jakieś objazdy konstytucyjne po Polsce. Tour de Konstytucja. Tak. To były też organizacje prawnicze i różne inne. Na przykład dowiadujemy się, że Justicja i tam jeszcze jakieś inne organizacje stworzyły pięciopak praworządności. Mają gotowe, przygotowane jeszcze przed wyborami ustawy, no, które usiedli, napisali to Trybunał z Budką i Gasią Pichowicz. Tak, tak. Niezależni sędziowie z politykami, tak, napisali sobie ustawę. No, tak, więc właśnie. I to jest już wszystko przygotowane, no na to też szły nakłady. Były think tanki, różnego rodzaju ośrodki, które tworzyły taki zasób przepisów prawnych, które teraz mają zostać wdrożone. Więc no, to wszystko było po coś. Na to szły pieniądze. Dzisiaj trzeba będzie za to zapłacić. Pierwsza rzecz, którą widzimy, no to chociażby ustawa wiatrakowa. Zaczęło się od afery lobbystycznej, prawda? Od tego zaczął ten i sam. Afer lobbystycznych będzie więcej. A pamiętajmy, że te wszystkie bojówki, to jest jeszcze bardzo ciekawe, bo ja tam w tym tekście zwracam uwagę na to, że Tusk właśnie podziękował ulicy i zagranicy i właśnie bohaterów robi, wracam do tego, co powiedziałam chwilę wcześniej, bohaterów robi z bojówkarzy, ale przypomnijmy sobie Bartosza Kramka z Fundacją Otwarty Dialog, który najpierw mieliśmy ten niby pucz sejmowy, te wszystkie próby siłowego przejęcia władzy. Potem wyszedł Kramek z 16 punktami, jak zatrzymać państwo, jak obalić rząd. I tam były gotowe. Tak. Dzisiaj wiemy, kim jest Kramek, wiemy, kim jest Fundacja Otwarty Dialog, ale na przykład różni prawnicy z fundacji, ze Stowarzyszenia Justicja współpracują z panem Mycielskim, który to jest wiceprezesem dzisiaj w Fundacji Otwarty Dialog. Pisze artykuły w prasie zagranicznej źle o Polsce, o tym,
jak to reżim pisowski trzeba było pogonić, jak długo będzie trwało wprowadzanie praworządności, przywracanie jej. To jest tak wielopiętrowe, tak zapętlone, że po prostu widzimy dzisiaj, niestety symbolicznie 13 grudnia, że ta wielka koalicja turska, wrócił właściwie cały układ III RP, salon III RP, Michnikowszczyzna, tak wchodzi jest. Wręcz do polityki, bo mamy pana Wrońskiego mm-hmm. jako rzecznika, Radka Sikorskiego w MSZ-cie. No to się wszystko tak kosmicznie i upiornie tak. zapętla, że no tylko załamać ręce i modlić się o wolną Aleksandra, no, czy naprawdę tam została tylko modlitwa? Stawiasz pytanie, komu odwdzięczy się Tusk, ale przecież nie po to został osadzony na stanowisku premiera Polski, żeby jakieś tam drobne długi spłacać. Mm-hmm. Tu sprawa jest znacznie poważniejsza. I ja pozwolę sobie szybciutko zacytować taką anegdotę o mistrzu Zen i młodym człowieku. W pewnej wiosce indyjskiej mieszkał mistrz Zen i chłopiec. Z bogatej rodziny wioska była biedna i na urodziny chłopiec dostał konia. I cała wioska się cieszyła, że chłopiec dostał tego konia. A mistrz Zen mówi, zobaczymy. Po czym chłopiec spadł z tego konia i złamał nogę. Mhm. Cała wioska się martwiła. O Boże, co się stało? A mistrz Zen mówił, zobaczymy. Po czym wybuchła wojna, wszyscy młodzi ludzie zostali wzięci do wojska, oprócz tego chłopca, który kulał na dwie nogi, i cała wioska się cieszyła, mój Boże, nie zginie na wojnie. A mistrz Zen powiedział, no właśnie, i teraz zobaczymy. Tak, i tak można w pierwszym testem, bo kwestia traktatów, zarzekanie się Tuska nawet z expose, że on nie pozwoli na to, żeby jakieś zmiany niekorzystne dla Polski. To jest, chociaż bardzo Hiszpanie chcą przyspieszyć, a Niemcom też się pali pod nogą i w ogóle wszystkie te kraje, w których widać, że prawicowe siły zyskują w związku z imigracją i nie tylko, chcą bardzo szybko to zrobić, ale to jeszcze jest kwestia kilku miesięcy. Natomiast pierwszym testem dla Tuska będzie kwestia paktu imigracyjnego i zobaczymy, jak się tak zachowa. Zobaczymy. No, też trzeba przypomnieć, że przecież jego wielka mentorka, kiedy kilka miesięcy temu robiła o stanie Unii Europejskiej, pani von der Leyen, powiedziała, że to jest absolutnie kluczowe i najważniejsze. I teraz jest szansa, nawet powiedziała, że to można przepchnąć. Oczywiście zobaczymy, bo przypuszczam, że będą jeszcze jakieś ruchy pozorowane, że Donald Tusk tak też od razu z impetem nie wejdzie i nie pokaże, tak, jestem proniemiecki. Pytanie, co będzie w tajnym protokole. Jeszcze, tak, więc to, jak on się chwalił, jak bardzo, że jego Unia nigdy nie ogra. Nie ogra, bo on nie będzie walczył o polski interes, bo on będzie grał po tamtej stronie, więc trudno, żeby miał tutaj jakąś przegranę. Nie dopuszczą go do stolika, gdzie będą rozdawane karty, tylko powiedzą, jaki jest wynik tej gry. Albo już mu powiedzieli. Poza tym na pewno się nie postawi. Myśmy znali te dotychczasowe działania Tuska. I Marzena ma rację, dlatego że to wszystko będzie w białych rękawiczkach. Tak. To będzie tak jak z tarczą antyrakietową. Jesteśmy za budową portu kontenerowego w Świnoujściu, ale. Jesteśmy za budową CPK, ale. Zresztą już mieliśmy tutaj w expose ten element. Tunel pod Świną też fajny, ale nie mamy pieniędzy. No ale już prawda? Nie zasypią. Poza tym testem było wprowadzenie uchwały zaproponowanej przez PiS, uchwały w obronie polskiej praworządności, polskiej suwerenności. Tak. Ona jest. Do dzisiaj nie znalazła się. W komisjach jest pani Marzeno. Utknęła w komisjach, utopiona przez przewodniczącego Kobąskę, czyli człowieka Szymona Hołowni, a tak naprawdę no, człowieka Donalda Tuska, bo to jest wszystko już jedno. Druga rzecz, żadna z kluczowych rzeczy proponowanych przez PiS, a jakoś tam niewygodna dla Platformy, nie jest podejmowana do dzisiaj. Czyli działa zamrażarka. Zamrażarka bardzo działa, ale i to wręcz ostentacyjnie, tylko wobec tych jednych spraw. No wczorajsza sprawa, która tak mocno oburzyła Szymona Hołownię, ataku Brauna na świece chanukowe. Wiadomo, że trzeba to potępić i chyba nie było tutaj żadnej jakiejś mądrej aprobaty. Kwestia bezsporna. Z tym, że PiS wprowadziło poprawkę, że trzeba potępiać wszystkie ataki na tle religijnym, również antychrześcijańskie. Szymon Hołownia nie przyjął tej poprawki, bo nie zgodziła się na to lewica, bo jest to niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej i całej tej wielkiej koalicji. No tak to wygląda.
oni będą robić pozorowane ruchy, mówić, jak to bardzo są oburzeni, albo chcą pokoju, miłości, uśmiechniętej Polski, a tak naprawdę działania pokazują, po której stronie są. Marzena mówiła przed chwilą, jak to budowano przez lata, całe to wsparcie dla opozycji, która teraz przejęła władzę. I ja myślę, że już trzeba, że już nastąpił ten moment, kiedy trzeba przestać płakać nad rozlanym mlekiem, i prawica musi wyciągnąć daleko idące wnioski, co dalej, bo zbliżają się wybory samorządowe. I to być może, moment, tak? Być może w tych wyborach samorządowych wielkiego sukcesu nie odniesie, ale chociażby nie straciła tego, co ma. I jeszcze ważniejsze wybory europejskie. Wybory europejskie, których się boi zachodnia Europa, boją się Hiszpanie, boją się Niemcy, boją się Francuzi. No może Meloni mniej się boi, bo jednak ten jej rząd jest taki uważany za bardziej prawicowy niż lewicowy. I tutaj trzeba rzeczywiście zastanowić się, jak media budować trudno będzie. Jeżeli się przez 8 lat mając władzę nie wspomogło mediów prawicowych, to trudno domagać się teraz, żeby one zostały wsparte. Jeżeli jeszcze telewizja publiczna zostanie zaanektowana, no to już w ogóle zostają te nowoczesne formy, ale to jest też nadzieja dla prawicy, dlatego że młode pokolenie telewizji nie ogląda. Jeżeli chce się odzyskać młody elektorat, to ta aktywność w mediach społecznościowych młodszego pokolenia... No, ale ona musi być robiona z głową, prawda? Tak. No, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie. No, przecież to ostatnie miesiące czy tygodnie kampanii, no to ja ręce załamywałem. To były takie wpisy sytych, zadowolonych z siebie ministrów, posłów, mówię o PiSie niestety, z żalem, którzy wrzucali przekaz dnia, przecięcie wstęgi i tyle. Nie widziałem tam świetnych pomysłów. No trochę Fogiel rzeczywiście TikTokiem pomagał, ale nie była to dobra refleksja w moim przekonaniu. Niestety ten kanał komunikacji został zupełnie pominięty, nieumiejętnie, wręcz niezauważony, mam wrażenie, bo zauważmy, ci albo wszyscy ludzie, ta wielka frekwencja wśród młodych, to całe Jagodno i ta mentalność, która była obecna też w całej Polsce i za granicą wśród młodych, ona jest zbudowana na fali internetowej, na manipulacjach, na TikToku i tak dalej. Nie wystarczy nagrać filmik na TikToka, to jednak trzeba mieć jakąś treść. PiS ma problem z dotarciem do młodych, dlatego że wybiera na liderów tych młodzieżówek ludzi, którzy już są starzy w chwili osiągnięcia pełnoletności. No niestety, to jest mentalnie duży problem. Starzy. Tak, tak. Tak, mentalnie starzy, bo tam z PSL-u to tam może jakaś dobra liczba wychodzi wykowana. Natomiast to jest ogromna zmiana. Poza tym nie zbudowano całego pokolenia. Trochę tutaj jest przespana kultura, popkultura. Było pokolenie 2015 szeroki, na przykład. No, sami mieliśmy po 10 lat mniej. Są błędy, które popełniono i trzeba z tego wyciągać wnioski. Szukać rozwiązań, sposobu dotarcia do młodych. No. Co jeszcze można, Olu, zrobić? Nie wiem, tak się zastanawiam o tym, co powiedziała w kwestii kultury, bo popkultura jest ogromną siłą. Tak. I właściwie przez te 8 lat została absolutnie, nie powstał żaden film, no zawłaszczona została de facto przez jedną stronę, tylko który, i wyłącznie no tak, sporo. Ale z czego to wynika? Przy dużych środkach, które Ministerstwo Kultury dysponowało, no jednak okazywało się, że chęć przypodobania się różnego rodzaju celebrytom, którzy pluli na Zjednoczoną Prawicę dzień i noc, była bardziej, że tak powiem, silniejsza niż jakieś takie racjonalne myślenie, jak to wszystko budować. Nie ma wielkiego filmu o polskiej historii. To, że mamy ileś tam muzeów więcej, no dobrze, ale kto do tych muzeów będzie chodził? No dzieci zaganiane ze szkół, prawda? I to jest problem, no. Niestety. Rzeczywiście tutaj może być problem. A wyjście, Marzeno, z tej sytuacji nie jest taka rzetelna reorganizacja zasobów przez PiS, bo w moim przekonaniu akurat kierownictwo tu tak do końca nie jest winne, tylko bardziej może takie trochę pociągnięcie tych cugli. No. Paradoksalnie przegrana może być szansą, bo pokazała ta przegrana, że no jednak za wygodnie niektórym być może było. Może myśleli, że wygrana trzeci raz będzie im dana po prostu na tacy, że niewiele trzeba robić, że przecież ludziom jest już dobrze. To przebudzenie, tak jak każdy kryzys, może jednak stanowić szansę i takie otrzeźwienie i myślenie w przyszłość. Tak, reorganizacja, uruchomienie dołów. Może te doły były
zaniedbane, bo przecież po prostu, tak. Takie sygnały też dochodziły. A niewątpliwie najważniejsze, tak, wybory samorządowe, ale i parlamentarne, bo przecież o tym, jaki będzie kształt tej Europy, do Parlamentu będzie, Europejskiego. Tak, do Parlamentu Europejskiego. Ale jeszcze będzie rzutował na nas, na kraje, bo tam się przecież... Ja myślę, że jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna, to znaczy, żeby nie uwierzyć w tą narrację, którą próbują dzisiejsi zwycięzcy przekazywać, że PiS jest na skraju rozpadu, że to musi się rozpaść tak dalej. Ja tylko przypomnę 97 rok, kiedy SLD przegrało wybory. I wtedy był olbrzymi klub, prawie 200-osobowy, i przez ten cały okres 4 lat w opozycji ten klub się nie rozpadł. Oczywiście miał też swojego prezydenta, ale musimy teraz kończyć. Też tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Jakubowska, dziękuję. Marzena Nykiel były moimi gośćmi w naszym cotygodniowym kolegium. Ja się już z państwem żegnam, ale zostańcie z telewizją w Polsce.pl, portalem w Polityce.pl i podkreślam, tygodnikiem sieci ciągle do kupienia właściwie wszędzie. Do widzenia.